Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym warsztatowym vlogu. Dzisiaj taki typowy film do kawki, ale troszeczkę się będzie działo. Spróbuję Was zaciekawić pewnymi aspektami, które w przyszłych odcinkach się pojawią na moim kanale. Odwracam kamerę, szybki tutaj przelot po warsztacie i pokażę Wam, o czym dzisiaj będzie mowa. Kierujemy się w kierunku wyjścia. Jak widzicie, to wszystko, ten cały bajzel, to jest po prostu zabudowa. To, co ostatnio robię, mini kamperek, wyfrunęło to z busa, bo bus jest potrzebny, paka jest potrzebna, jadę do pracy, jadę do Holandii i potrzebuję pakę, bo przywiozę jeszcze jedną maszynę. I właśnie a propos maszyn, słuchajcie, dzisiaj tak troszeczkę tylko pokrótce przetargałem jedną z maszyn, którą kupiłem już jakiś rok temu. Jest to naprawdę perełka, maszyna, moim zdaniem jedna z najlepszych dla no takie maszyny z dawnych lat dla majsterkowiczów, strugarka, grubościówka. Za chwilę do niej przejdziemy i troszeczkę o niej opowiem i powiem Wam, jaki mam pomysł na pewnego rodzaju filmy. Słuchajcie, tutaj się szykuje materiał jesionek. Będą projekty takie dwa malutkie, ale to w jednym odcinku zrobimy raz, dwa, żeby Was nie zanudzać. I właśnie, jeżeli ta maszyna będzie działać, nada się, to będę wykorzystywał tą maszynę. Generalnie, tak na szybciutko, jaki jest mój pomysł. Mam kilka ciekawych maszyn, zbierałem je, szukałem po Holandii, zwoziłem i tak naprawdę wystawiłem może dwie i dwie sprzedałem, resztę mam do dzisiaj. Chcę o nich troszeczkę podyskutować, pokazać Wam, jakie maszyny można znaleźć, jakie warto szukać z dawnych lat maszyny. Zobaczycie, będziecie w szoku na przykładzie tej maszyny, jakie kiedyś się robiło maszyny. Druga sprawa, wróciło na warsztat dwa moje projekty, o których były filmy, deska sztorcowa. Już widzicie, co się dzieje. Zepsuła, tak jest. Widzicie te czarne plamki? Będę próbował tą deskę przywrócić do stanu no, po prostu idealnego, ale być może nie będzie wcale to łatwe i tutaj tak samo. Zostały potraktowane przez przypadek, przez moją żonę, przez taki psikacz do piekarników. My mamy taką tradycyjną kuchenkę gazową, taką retro kuchenkę, bo mamy taki styl po prostu. No i czyściła ten róż, no i niestety no, ta chemia wylądowała tutaj na tej desce i na tym stojaku do przypraw. To jest stojak do przypraw, który też robiłem, bardzo fajnie wyszedł, pasuje tam, żona jest mega zadowolona. Mam to szczęście, że moja żona ma hobby pod tytułem gotowanie. Lubi gotować, lubi robić zdjęcia, ładnie to przygotowuje, fajnie to wychodzi. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam na jej profil instagramowy. Gotuję, bo lubię, malutki profilek, robi to po prostu dla przyjemności, ale można zobaczyć, jeżeli ktoś kogoś coś takiego interesuje. Ja spróbuję, zobaczymy, sam jestem ciekawy. Tutaj jeszcze, o ile to jest wzdłuż włókien, no to może się udać, gorzej będzie z tymi sztorcami tutaj, bo te sztorce naprawdę wszystko piją i to dużo szybciej niż normalnie. I słuchajcie, zobaczcie, taram! W warsztacie pojawił się TV, ale obiecuję, nie będę tylko siedział i oglądał, będę też coś kręcił. Niby Smart TV, słuchajcie, tak naprawdę to ten telewizor już chyba z 2 lata po prostu leży w piwnicy i się marnuje, więc postanowiłem, że nie mam tu radia, także zawsze jakiegoś YouTube'ka sobie tutaj po prostu wrzucę. Niby Smart TV, ale słuchajcie, to już nie ta chyba generacja, bo to tak chodzi wszystko kiepsko, że no nie na mojej cierpliwości. Internet tu jest dobry, także to nie jest problem, ale ten po prostu najprawdopodobniej zakupię sobie jakiegoś, załóżmy tego TV Boxa, na przykład od Google'a. Myślę, że to będzie chyba dobre wyjście. Ale dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Maszyna, słuchajcie, maszyna marki Kitty. Jest to mniejsza wersja tej strugarko-grubościówki. Za chwilę Wam ją pokażę. Tak naprawdę przy odbiorze tej maszyny sprawdziłem tylko, czy ona po prostu się włącza, nic więcej. Nie używałem tej maszyny. Tak naprawdę sprzedawał ją młody człowiek. Maszyna widać, że jest, no teraz już jest brudna, wiadomo, ale generalnie jest przygotowana. Fajnie przygotowana, bo podejrzewam, że ta strugarka grubościówka jest częścią takiego dużego zestawu, gdzie na jednym stole jest kilka maszyn, jest to napędzane jednym albo dwoma silnikami, przekłada się paski itd., itd. Jest tam piła stołowa, no taka namiastka piły stołowej, frezarka. Tutaj na przykład widzicie taką frezarkę, ale to nie jest od tego zestawu, bo ja mam jeszcze większą wersję tej maszyny. Też ją Wam kiedyś pokażę. Tu jest to przygotowane jako po prostu maszyna wolno stojąca. Oryginalny silnik. Zobaczcie, jak tu jest zrobione. Widać, że ktoś się przy tym napracował, tak jak umiał oczywiście, bo
Tu są jakieś takie chuchliki, których nie rozumiem, ale to się wszystko doprowadzi do ładu i składu. Ale zobaczcie tutaj mocowanie silnika. Naprawdę grube elementy, wszystko jest aluminiowe, grube aluminiowe blachy, także ktoś ma, lubi aluminium, nie żałował tutaj pieniędzy. I tutaj tak samo, tutaj przykładnica jest również tutaj dokręcona, no podejrzewam z 12-15 mm, taki płaskownik aluminiowy, także bardzo fajnie. Jedyna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, widziałem ją kupując już tą maszynę, że na moje oko blat podawczy leci delikatnie w dół. I podejrzewam, że to była jedna z przyczyn sprzedaży tej maszyny, bo przy takim ustawieniu blatu, gdy ten blat nie jest wyregulowany względem blatu odbiorczego, nie ma tej równoległości, po prostu każdy element, który będziemy strugać, będzie nam wychodził, tu będzie gruby, a tu będzie cienki. Zawsze będzie to tak samo, będzie z tym problem No widocznie, że mam nadzieję, że to o to chodzi, bo dla mnie to nie jest żaden problem, bo ta maszyna ma pełną regulację blatów, także myślę, że sobie z tym bez problemu poradzę. Dzisiaj ją, słuchajcie, sprawdzę jeszcze raz, tak w sumie dla Was, jak kupujecie używane maszyny. Stare maszyny są super, tylko nie wszystkie. Ta maszyna, widać po blatach, nie jest zajechana, ona jest brudna, te blaty są... lepią się i tak dalej, ale nie jest zajechana, trzeba ją wyczyścić, jest kompletna przede wszystkim. Są tutaj jakieś takie, widać, samoróbki, na przykład korbka grubościówki jest zrobiona z jakiegoś tam klucza takiego rurkowego, prawie że chyba rowerowego. To jest nieistotne, to są drobiazgi, ale tutaj widzimy, blaty są w bardzo dobrym stanie. Za chwilę ją uruchomię i teraz, jeżeli kupujecie maszyny, stare maszyny, używane maszyny, pierwsze co robicie, to sprawdzacie, czy noże są dokręcone. Ja już to zrobiłem. I później dopiero przystąpimy do włączenia. Zmierzę jeszcze tą równoległość blatów, pokażę Wam, jak to w prosty sposób zrobić. Później zobaczymy, co się będzie działo. Pokażę Wam pewne funkcje i coś, co w dzisiejszych czasach mają tylko profesjonalne maszyny, wtedy taka maszyna mała już takie funkcje posiadała. Także do tego za chwilę wrócimy. No i dobra, słuchajcie, tutaj ten stojak na przyprawy jest w miarę ogarnięty. I tak jak myślałem, że tutaj to pójdzie łatwiej, dużo łatwiej. Wygląda to... Czekajcie, co tu się dzieje? Budzik. Bo tu jeszcze mam jeden sprzęt. Proszę bardzo, taka kolacyjka dzisiaj. Również spadek. Taki opiekać, bardzo fajna sprawa, polecam. Ale dobra, to niech się jeszcze chwilę tam posmaży. Tutaj poszło to w miarę, słuchajcie. Wygląda to nawet nieźle. Czekajcie, no właśnie. Paciuchy od Yahato czy czekają. W końcu, już sobie dawno obiecałem, że to zrobię, właśnie żeby nie było tego. Będzie taki bęben, będzie taka najprostsza instalacja, tam gdzieś jeszcze są taki zestaw fajny, osuszacz, filterek, także tutaj na ściance zrobimy coś takiego, taki bęben, 15 metrów. Słuchajcie, zrobimy jakiegoś takiego vloga, to Wam szybko to pokażę, jak to będzie, jak to zamontuję. Nitownica do nitonakrętek. Najpotrzebniejsze narzędzie w warsztacie, czyli taka sztywciarka. Będziecie chcieli, to Wam to szybciutko pokażę. Tutaj sobie już kupiłem, to akurat nie jest Yahato, ale zestaw nitonakrętek aluminiowych i stalowych. Będzie fajny projekt też przy użyciu tych narzędzi. I tam jeszcze różne takie. Idziemy do deski sztorcowej. I o ile ten bok, tutaj ten deski, no tutaj jeszcze była taka możliwość, że można było to przyciąć delikatnie na pile, ale nie było, nie ma takiej potrzeby. Tutaj to w miarę poznikało, no ale tutaj, tak jak mówiłem, tutaj już jest ciężej. Te takie drobniejsze tutaj na brzegach poznikały, tutaj będzie sporo szlifowania i niestety musiałem przejść na gradację 80 mm, zacząć to wszystko od nowa zrywać, bo ta deska... Ona była zanurzona cała w parafinie i to ponad dobę. Ona jest tak nasiągnięta olejem, że wytrzyma 200 lat, ale takie coś się robi już na końcu obróbki. Teraz szlifowanie tej deski to jest po prostu katorga i tych papierów zobaczycie, że pójdzie kilka, żeby tylko tych kilka plam usunąć. Ale dobra, idziemy jeszcze raz tutaj zobaczyć, co bym nie spalił. Zjem sobie szybciutko. No słuchajcie, tak to można pracować.
Muszę powyjadać zapasy, słuchajcie, bo już niestety trzeba się pakować do pracy. Ale dobra, zrobię jeszcze szybciej tylko te dwa projekty i za chwilę idziemy oczywiście do tej strugarko grubościówki firmy Kitty. Ona się normalnie nie wypłaci. Trzy papiery, 80, trzeci jest 3-3, trzeci jest na szlifierce, już jest też końcówka, ale zaczyna to wyglądać. Tu była taka duża plama, z nią miałem największy problem. Znikła, ale mówię szczerze i otwarcie, trzeba było troszeczkę kantką, tak jak nie powinno się szlifować, ale rozszlifowałem to, no czułeś taki minimalny dołeczek, no ale trudno, lepsze to niż ten. 80, teraz szybciutko, 100, 120 i 150, tylko tak delikatnie. Olej kokosowy to już w domu, te krawędzie trzeba z powrotem zaoblić, ale to już papierem. Bok również trzeba jakąś drobniejszą gradacją przelecieć, tak do 120, do 150, później tylko ręką. Ja robię sobie krótką przerwę, danie gotowe i się widzimy. I pewnie powiecie mi, co tu takiego w tej maszynie może być niesamowitego, że ja się tak nią jaram, nie? No strugarko grubościółka jak każda inna amatorska. Dzisiaj bardzo podobna do dzisiejszych Parkside'ów, Szepachów i tak dalej, i tak dalej. Obydwie miałem, na obydwu pracowałem, także wiem coś o tych maszynach. Nie mówię, że nie da na nich pracować, bo się da, no ale jest jak jest. Słuchajcie, wyczyściłem sobie te blaty acetonem, szmaty rozkładamy, nie zostawiamy w kłębku, bo może nastąpić naprawdę samozapłon i to nie są żarty. I ten aceton sobie odparuje, tak jest dużo, dużo bezpieczniej, lepiej dmuchać na zimne, tym bardziej ja zaraz się stąd zwijam i mogłoby być różnie. Wracamy. Powiedzcie mi, która maszyna dla hobbystów, strugarko grubościówka, typowo strugarka grubościówka, czyli u góry strugamy, na dole grubościówka, ma na przykład podnoszony blat, proszę bardzo, blaty aluminiowe, konkretne. Zobaczcie tutaj, teraz wezmę Was. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę, słuchajcie, konkret 5-6 mm, słuchajcie, odlew. Zobaczcie grubość i wysokość noży. Tak, noże klapowe. Wiem, że są przeciwnicy tego rozwiązania. Ja nie mam totalnie z tym problemu, dopóki nie jest to maszyna samoróbka. Dopóki nie jest i dopóki ona nie jest z lat 50. albo 40., to totalnie nie mam z tym problemu. Zobaczcie na ten nóż, jaki to jest konkret. Grubość około 5-4 mm lekko. Długość, dzisiejsze noże w strugarkach, czy to szepach, czy to nawet w Dewalcie, czy w Parkside'zie mają maksymalnie 20 mm. Szczelam, tak obstawiam. Grubość ich jest 2 mm. No niestety mamy takie czasy, że słuchajcie, wszędzie każdy szuka oszczędności. Kiedyś było inaczej. I teraz słuchajcie, najlepsze. Powiedzcie mi, która maszyna dla hobbystów ma dwie prędkości posuwu. Dwie prędkości posuwu, słuchajcie. Co chodzi o grubościówkę, wciąganie materiału. Prędkość posuwu. Ma dwie prędkości posuwu. Za chwilę rozkręcę tą obudowę, pokażę Wam. Zmienia się to bardzo łatwo. Przesuwa się pasek po prostu na kolejne koło. I mamy wolniej bądź szybciej. Dobra, słuchajcie. Szybciutko sprawdzę sobie tylko te blaty, czy się mylę, czy nie. I będziemy ją podłączać, tak czy siak. Dobra, bierzemy coś prostego, nieważne, czy to będzie poziomica, czy jakiś profil, czy na przykład szyna od zagłębiarki, której ufam. Przykładamy i patrzymy na przykład na blat odbiorczy. Musi być on, ten blat jest wyżej, musimy go opuścić, żeby się to sparło na blacie odbiorczym. I teraz tutaj już jest elegancko przylega do całego blatu odbiorczego ta szyna. I tutaj również. Niestety tutaj mamy dobry milimetr. Postaram Wam się to pokazać. I zobaczcie. Tutaj nie wiem, czy to widać. Jest naprawdę dobry milimetr, jak nie lepiej. Ten blat ucieka na dół. I podejrzewam, że to była główna przyczyna sprzedaży tej maszyny. No bo tak jak mówiłem, maszyna jest naprawdę fajnie przygotowana. Te wszystkie tutaj, ta podstawa, żeby zrobić z niej maszynę taką wolno stojącą z oryginalnym silnikiem, słuchajcie,
Kitty. Ten silnik jest naprawdę sporo warty. Zobaczylibyście sobie na eBayu czy na Marketplace, to naprawdę na Marketplace to naprawdę to są drogie rzeczy. Już nie mówiąc o znalezieniu takiej maszyny w dobrym stanie. Niestety jej następca, o kilka lat późniejsza maszyna, już nie jest tak solidnie zrobiona i można się naprawdę łatwo nadziać. Także przyjrzyjcie się, jeżeli znajdziecie okazję na OLX-ie czy na jakimś innym Allegro, to zobaczcie, czy na pewno nie kupujecie troszeczkę nowszej wersji. Ona już wtedy, no niestety, jest troszeczkę odchudzona i tam już takich rozwiązań masywnych i ciekawych nie ma jak w tej maszynie. Teraz słuchajcie tak, spróbujemy to wyregulować. No bo tak, tutaj widać wyraźnie, że mamy dwie śruby do regulacji samego blatu i tutaj mamy dwie śruby, one po prostu są tutaj do korpusa całej maszyny, przykręca się cały blat, całą tą podstawę blatu. Tu podejrzewam, że są otwory po prostu nerkowe i jest tam jakakolwiek regulacja. Tutaj na przykład wyczaiłem, że mamy taką fajną, szybką regulację, taką około milimetra już tutaj na tym pokrętle, to już jest ten blat podawczy, wysokość blatu, przepraszam, odbiorczego, bo on też na początku mi troszeczkę był za wysoko. Te noże jednak za bardzo haczyły tam na przykład o szynę, ale to już tam właśnie przy kupnie, żem sprawdził i myślałem, że jest to kwestia źle ustawionych noży, ale tutaj wystarczyło to wyregulować. Też to zostawiłem, nie kręciłem tego tam przy tym sprzedającym. Dobra, regulujemy, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, obudowa ściągnięta, za chwilę wam to pokażę z bliska. To zobaczycie, o co mi chodzi i przyznacie mi rację. Luzuję dwie śruby z tej strony, tylko dwie. Jedna, druga. Cyk. I z tej strony to samo. Cyk. O, ta jest luźna. Ta jest luźna, bo ona była przy obudowie. Ale to bardzo dobrze. Czekajcie, musimy ją poluźnić bardzo, żeby na pewno... Dobra. Dzisiejsze maszyny takich regulacji nie posiadają. Widziałem typa, co regulował blaty w Parkside, ale w trochę inny sposób. Kto oglądał, to wie. Ale tutaj bym tego nie zrobił. Nie w takiej maszynie. Tam można było pożartować, ale o dziwo, blaty wytrzymały i podziałało. Naprawdę podziałało, ale nie polecam. Tutaj, słuchajcie, zrobimy to w bardziej cywilizowany sposób. Dźwignę to troszeczkę do góry i zmierzę jeszcze raz, tak jak przed chwilą to robiłem. Dobra. Teraz już jest za wysoko. Warto go zmierzyć w różnych miejscach, po przekątnej. No i elegancko. Elegancko, słuchajcie, nie wiem, myślę, że musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż spróbuję wam to pokazać. Chodzi o to, żeby ta szczelina była po prostu równoległa. Równoległa na całym blacie podawczym. I tak jak mówiłem, mierzymy to w różnych miejscach, po przekątnej, tak żeby po prostu być 100% pewien, że blat jest równy. Dobra, słuchajcie, myślę, że mogę to skręcać. Aha, i teraz zobaczcie. Tak wygląda mechanizm napędu posuwu strugarki, żadnych plastików, słuchajcie, wszystko jest z metalu bądź z aluminium. I teraz zobaczcie, tutaj ten malutki pasek, to są dwa koła pasowe, one się delikatnie różnią średnicą i jedno tutaj koło szerokie, bo ten pasek się po prostu już tutaj musi zmieścić. W momencie, gdy chcemy przejść, teraz mamy najprawdopodobniej ten szybszy posuw, bo jesteśmy na kole mniejszym, dobrze mówię, nieważne. Jak chcemy przejść, to po prostu przekładamy ten pasek. Tutaj nie ma dużej siły, bo to jest tak zrobione, że tutaj w tej obudowie, słuchajcie, mamy takie okienko inspekcyjne i jak tutaj przy odrobinie wprawy podejrzewam, że paluszkiem zmienimy sobie ten posuw na szybszy bądź wolniejszy. Zobaczcie tutaj wszystkie te emblematy. Nawet tutaj mamy taką oryginalną
oryginalną grafikę. Tutaj są te wszystkie najważniejsze punkty regulacyjne i nie tylko pokazane. Bardzo fajnie, lubię takie rzeczy, jak się po prostu jak się uchowają. I dobra, słuchajcie, skręcam, żebym nie zapomniał, skręcam. To zostawiam tak jak jest, założę osłonę i będziemy ją podłączać. Zobaczymy, jak ona będzie pracować. Noże tak na dotyk są bardzo ostre, także powinno być wszystko ok. Jeszcze raz przypominam, to już mogę ściągnąć. Kupujecie stare, używane maszyny, pierwsze co sprawdźcie, czy noże na pewno są dokręcone, żeby oczywiście nie było, bo jest różnie, ludzie mają problemy z maszynami, kombinują, rozkręcają, przekładają, coś nie skręcą, później jest problem. To jest najważniejsze, co chodzi o strugarko grubościówki, czy noże są dokręcone, żeby nie doszło do jakiegoś po prostu wypadku. Dobra, gadam, ja wiem, dużo gadam. A wiecie, że czasami najprostsze rzeczy potrafią najbardziej nas pokonać? Wiecie, dlaczego ta śruba jest luźna? I powiem wam szczerze, ja też bym pomyślał, że jest gwint przekręcony, ale się okazuje, że tutaj z tej drugiej strony jest nakrętka i nie będzie widać. Chociaż czekajcie, bo ja mam w kieszeni latarkę z busa. Patrzcie, o co chodzi, widzicie? Tylko ta śruba jest schowana aż tam pod blatem. I ktoś mógł po prostu myśleć, że jest gwint zepsuty, albo próbował tą drugą blokować, bo tej mógł po prostu zwyczajnie nie widzieć, bo już z poziomu takiego już jej po prostu nie widać. Także ja idę po drugi klucz, skontruję to mocno, po prostu dokręcę i ten blat już po prostu będzie sztywny. Albo ktoś po prostu nie poradził sobie z regulacją blatu. Tak czy siak, blaty są wyregulowane, za chwilę włączamy. Zanim przejdziemy do testu tej strugarko grubościówki, to tutaj słuchajcie, już jest pomalowane z powrotem. Tutaj praktycznie, słuchajcie, nie ma śladu. Także bez problemu, fajnie to wyszło, super. Nie wypłaci się. Normalnie się nie wypłaci. A tutaj zobaczcie. Kurde, chyba z 10 krążków papieru. I teraz zobaczcie tutaj. Tak to wyszło. Również nie ma śladu. Fajnie. Słuchajcie, papiery. Zacząłem. Tak, ten pierwszy to tak naprawdę była 60. Później 80 z 2 80. Setki 120, 150. Tam gdzieś jeszcze jest reszta już poniszczonych, bo też do krawędzi używałem. Ale w końcu tutaj było już naprawdę ostra krawędź. Było dużo zebrane. Odważyłem się użyć frezu zaokrąglającego całą deseczkę ładnie. Dlaczego się odważyłem? No bo to są frezy z takiego budżetowego kompletu, ale jak widzicie sprawił się bardzo dobrze. Słuchajcie, ja tych frezów używam już od jakiegoś czasu. Frezy również w Jato, ale one są już w tym warsztacie lekko 2 lata, także to nie jest świeży temat. I teraz słuchajcie, zaolejowane można zabierać do domu. Także zrobione. I teraz, aha, przy okazji, słuchajcie, nie wytrzymałem, otworzyłem tą paczkę jedną, mimo że wiem, co tam jest, to pokażę wam to przy okazji. To jest do tego zestawu, czyli będzie taki bęben z wężem 15 metrów do powietrza. Tam w rogu jest kompresor, tam u góry on będzie wisiał. Bo ten wąż 10 metrów, dobry, fajny, porządny wąż, ale mnie szlak trafia, jak on się tak po prostu non-stop mi po nogami plącze, a zwijać te węże, jak one się tak odkręcają w drugą stronę, to mnie po prostu trzepie. Także już dawno chciałem coś takiego zrobić i w końcu się za to zabiorę. Będziecie chcieli, albo zresztą pewnie zrobię i tak o tym film, bo no myślę, że ja lubię takie, słuchajcie, modyfikacje w warsztacie, jak tutaj jest czas troszeczkę, to sobie zawsze coś tutaj próbuję no jakoś to zrobić pomału. Tak jak to pokazywałem, nitownica do nitonakrętek. Tutaj jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz. Zestaw otwornic. A to co? Zestaw otwornic, słuchajcie, no bo będę odchudzał troszeczkę tą zabudowę. Nie za bardzo, ale tam w tym korpusie stałym z boku chciałbym te boki troszeczkę odchudzić, przewentylować przede wszystkim. I już nawet nie chodzi o same odchudzenie, ale to jest tak spasowane. Ta szuflada wewnętrzna do tego korpusu, że to praktycznie trzeba troszeczkę siły użyć, nie dlatego, że tam jest coś, tylko to działa jak tłoczysko. Naprawdę, aż słychać to po prostu, że tak jest, wiecie, to jest jednak jakby nie patrzeć kubatura. Z góry jak tu przychodzi po prostu ta decha, no podłoga, że tak powiem, tej zabudowy, jest to wszystko zamknięte szczelnie, z boków jest zamknięte, z spodu podłoga też nie puszcza powietrza, naprawdę to zaczyna działać jak tłoczysko, dlatego chcę z boku porobić te otwory, otwór z przejściem na dół i takie pionowe otwory
Nie dość, że to odchudzi troszeczkę zabudowę, no to jeszcze będzie tam jakaś wentylacja, nie? Dobra, i co teraz? Aha, teraz włączamy maszynę. Włączamy maszynę, słuchajcie. Dobra, postawię Was gdzieś tutaj na statywie, żeby było po prostu bezpieczniej. Założę jeszcze tą przykładnicę i będziemy ją uruchamiać. Teraz słuchajcie, jeszcze, aha, dobra, jeszcze tutaj Wam pokażę. Też tutaj nie miałem tego, znaczy nie umiałem, to się można domyśleć, o co chodzi. Mamy taką skalę od 0 do 3 i tutaj mamy również od 0 do 3, tylko tutaj ona jest krótsza, tutaj jest dłuższa. I na początku mówię, że jak tutaj na przykład ustawię, że 0 dojdzie do 0,5, no to zbieram pół milimetra, nic bardziej mylnego. Te linie, które nam się pokrywają, czyli na przykład teraz, o, teraz nam się pokrywa tu 1,5 i tu 1,5, to w tym momencie zbiór powinien wynosić 1,5 mm i tak dalej, i tak dalej. Takie sprytne urządzenie, jakby ktoś kiedyś coś takiego widział, a nie wiedział, no to już będzie wiedział. Dobra, uzbrajam maszynę w przykładnicę, podłączam do prądu. Ja biorę słuchawki, okulary, słuchajcie, pełne BHP, bo tutaj zobaczycie, że ona naprawdę, no, szybka jest. Dobra, maszyna podłączona, słuchajcie, zablokuję sobie te kółeczka. Tak jak mówiłem, aha, te dwa są do blokowania, te są bez blokady. Tak jak mówiłem, widać, że ktoś tutaj nie oszczędzał na materiałach. Kółka też porządne, tutaj naprawdę kupa aluminium, ale dobra. Włączamy, słuchawki, okulary już mam. No powiem Wam, że chodzi bardzo ładnie. Nie ma tragedii. Znaczy nie, no jest bardzo dobrze, bym powiedział. Weźmiemy kawałek drewienka. Ale takiego większego. Dobra, jest drewienko, słuchajcie. Ile my tu mamy zbioru ustawione? 1,5 mm. Nie, no to za dużo na dzień dobry. Zrobimy 0,5 mm. Jest 0,5 mm. Jest, dobra. Muszę sprawdzić, czy nie ma tu jakichś metalowych wkrętów, pozostałości, cokolwiek, bo szkoda, żeby było tak na dzień dobry to zmaścić. Okej, działamy. Stop. Jeszcze najważniejsza sprawa, słuchajcie, musimy posmarować te blachy trochę, bo ja je sobie owszem wyczyściłem, ale ich nie nasmarowałem. Dobra, pięknie, ładnie, jedziemy. Dobra, pokaż mi to. Okej, weźmy jeszcze raz.
Jesion. Bardzo twardy jesion, słuchajcie. Ale powiem wam szczerze, że myślałem, że te noże są w lepszej kondycji. Spoko, fajnie, wszystko pięknie. Ten jesion jest naprawdę wymagającym drewnem i musi być naprawdę maszyna konkret z ostrymi nożami. Ale myślę, że jakby te noże były tak naprawdę naostrzone na zicher, no to bez problemu. Wiadomo, że z miękkim drewnem wygląda to o wiele ładniej i o wiele łatwiej. Ale ja bardzo dużo będę robił, znaczy zawsze wszystkie biurka, które tu robiłem, to praktycznie były zawsze robione z tamtego jesionu. Także tak to wygląda teraz, słuchajcie. Pokazałem wam tak tylko troszeczkę starą maszynę z dawnych lat, ale o konkretnej budowie. Pozwólcie, że nie będę dzisiaj testował tej grubościówki, tych prędkości i tak dalej, bo ta maszyna nie jest do tego jeszcze na to gotowa. Ja muszę po prostu porządnie sprawdzić, wyczyścić, przesmarować. Wiecie, no trzeba... Trzeba to o to troszeczkę zadbać, bo jest o co. Minus starych maszyn jest oczywiście taki, jaki widzicie. Kiedyś nie bardzo przykładano wagę do odzysku trocin. Oczywiście były do nich przystawki metalowe, takie przystawki. No tego niestety nie ma, ale to tam można sobie ogarnąć po swojemu albo przy jakichś mniejszych projektach po prostu pozamiatać i tyle. Są tutaj dużo ważniejsze rzeczy, tak jak mówiłem. Dwie prędkości posuwu. Dzisiaj rzecz po prostu w maszynie amatorskiej niespotykana. Myślę, że chyba mi nie pokażecie narzędzia, które ma taką opcję. No i podnoszony blat, bo teraz nie będę go podnosił, no to pokazywałem wcześniej, dźwigamy, podnosimy blat do góry, aby pracować na grubościówce. Pełna regulacja blatów, odbiorczy, podawczy z dwóch stron, także bez problemu. Tu widzieliście, teraz już widać nawet po samej przykładnicy. I tutaj poprzedni właściciel fajnie, podoba mi się, że troszeczkę tutaj zadbał. Jest naprawdę tu porządnie to zrobione, aluminiowe blachy. Ja to oczywiście poogarniam trochę, bo tutaj no nie rozumiem tej doklejki trochę. Nieważne, różnie bywa, ale wystarczy to poszpachlować. Cały stelaż pomalować ładnie farbą młotkową oczywiście. Tutaj na bogato aluminium, tutaj już panele jakieś z odzysku. No nieważne. Grunt, że działa. Z tymi kółkami tam trzeba troszeczkę, on się nie zablokował po prostu, bo trochę się rusza to wszystko przy pracy. To są drobiazgi, nieważne, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć tego vloga. Vlog do kawki dla moich stałych widzów, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. Zobacz inne filmy, co się dzieje tu na tym kanale. Jak Cię interesuje taka tematyka, to zapraszam do subskrypcji. Nie namawiam. Ty chcesz, subskrybuj, nie chcesz, nie subskrybuj. Ale dziękuję Ci, jeśli oglądałeś. Paczuchy będą otwierane w najbliższych filmach. To jest do przyszłych projektów. Będziemy robić fajną rzecz jeszcze do trafika również. To tak jak już wspominałem, przyda się do odchudzania zabudowy. O tym jeszcze tego wam nie pokazałem. Tu jeszcze jest komplet wierteł do metalu. W końcu konkretny, duży zestaw od 1 mm do 13 mm. Także one też będą w użyciu razem z nitownicą do nitonakrętek. To zobaczycie, co tam kombinuje. Będzie fajny, duży projekt. Troszeczkę metalu, troszeczkę aluminium, tutaj już są część profili jest kupionych, profile aluminiowe, do tego będą drukowane i projektowane sporniki na drukarce z PETG tym razem, no bo z ABS-em tam był problem, nie będę, po prostu mam tam problem z dogrzaniem tej komory, nie chcę kombinować, nie zostawię tutaj bez opieki jakichś grzałek i tak dalej, z PETG idzie idealnie, te wszystkie projekty, które zrobiłem do tej zabudowy. Tutaj te wsporniki blatów i tak dalej. To zobaczycie na filmach, to wszystko było projektowane, na tym się trzymają te blaty. Myślę, że ten film odnośnie zabudowy jest już gotowa zabudowa i będzie chyba przed tym filmem albo zaraz po. Tutaj jak widzieliście też CNC było w akcji, te malutkie CNC. Bardzo lubię to urządzenie, o nim jest również film i zobaczycie je w akcji na filmie. Dobra, biorę dechy, słuchajcie, idę wystawić rachunek żonie. Deski ładne, piękne i tutaj również jest stojak na przyprawy. Słuchajcie, mam do Was prośbę, do moich stałych widzów, bo oni wiedzą, o co chodzi. Tak jak mówiłem, moja żona ma konto na Instagramie Gotuję, bo lubię. Link zostawię w opisie. Jak będziecie mieli chwileczkę czasu, wejdźcie do niej na konto, nie musicie obserwować, bo jeżeli Was to nie interesuje, to bez sensu, ale pod ostatnim postem, najlepiej pod ostatnim, zostawcie komentarz po prostu od dechy do dechy. Ja będę czekał, aż przyjdzie i będzie pytać, o co to chodzi.
Także taki challenge, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję. Ja jestem ciekawy, jak ona zareaguje. Was bardzo pozdrawiam. Was bardzo pozdrawiam, słuchajcie, okulary. Was bardzo pozdrawiam, słuchajcie, ja się już pakuję do pracy. Niestety trzeba jechać do pracy. Trzeba zarobić na te swoje marzenia i tak dalej. Ale wracam, mam już fajne pomysły. Wrócę z kolejną strugarką, tak w ogóle. Tutaj jeszcze jest też fajna, czekajcie, Wam pokażę. Tutaj jest też fajna strugarka, która stoi tutaj dosłownie. Ktoś, kto to ogląda, to widzi, ona stała w różnych miejscach. I tam, i tu. Za tą czarną folią jest francuska maszyna również. No taka półprofesjonalna, już takie troszeczkę, takie malutkie pro, ale takie bardzo malutkie, nie? Fajna maszyna, fajnych pieniążka, być może klasyk. Zobaczycie, byłem bardzo, długo jej szukałem i się udało. Mam kilka fajnych perełek i myślę, że takie filmy, jak Wam się spodobają, to będę robił na przykład albo jakiś projekt przy użyciu tych maszyn, albo po prostu będzie seria. Tylko nie teraz, proszę nie piszcie mi za ile, czy chcesz sprzedać, bo ja chcę sprzedać, ale nie teraz. No bo ja tak mam, no lubię maszyny, długo jej szukałem, po prostu chcę się nią troszeczkę nacieszyć, wiadomo, że nie jest mi potrzebne 5 strugarek i tak dalej, ale przyjdzie na to czas, na pewno się dowiecie w postach jakiś, także będziecie subskrybować, będziecie wiedzieć, co jest do sprzedania i kiedy, ale to jeszcze chwila. Dobra, teraz już naprawdę koniec, słuchajcie, wiem, wyszło za długo, sorry, film do kawki, nic konkretnego, na kolejne projekty, również drewniane, obiecuję, będzie konkret. Za niedługo, co chodzi o pracę w drewnie, bo mam widzów, których to przede wszystkim interesuje. I pamiętam o Was, pamiętam. Także tyle na dzisiaj, słuchajcie, trzymajcie się, do następnych filmów. Cześć i pamiętajcie, oddechy do dechy, jeżeli żeście oglądali ten film, podobają Wam się takie filmy, piszcie, proponujcie, będziemy robić różnego rodzaju filmy, tak żeby było ciekawie. Tyle, pamiętajcie o challenge'u z Instagramem mojej żony. Link w opisie, komentarz. Oddechy do dechy pod ostatnim postem. Dzięki bardzo, cześć.